historia z Meksykiem zaczęła się w 1997 roku. Po raz pierwszy odbyłem taką dłuższą podróż zagraniczną i ona miała cel tylko taki, że spędzę 2 miesiące na kraju, który wydawał mi się egzotyczny i mało wybieranym kierunkiem przez Polaków. Odkryłem, że moim powołaniem nie będzie to i nie chcę robić tego, żeby studiować prawo, tak? Tylko chcę się zajmować ludnością kubylczą, tak żeby zrobić ten wysiłek do tego, żeby poznać tak zwanego obcego. Tak? Żeby się skonfrontować z inną kulturą i zrozumieć, jak ona funkcjonuje. Nazywam się Marcin, jestem antropologiem i od 1,5 roku mieszkam w San Pedro Chenaló. Estas historias son historias antiguas, de las fiestas, las tradiciones, la tradicional, cómo hacen las fiestas, cómo pasa Todo Santo, cómo hace el Año Nuevo, la Nochebuena, el 24 de diciembre. Sí. Y en esa forma yo quisiera yo renovarlo para que siga en pie la historia. ¿Los podemos abrir para ver? Sí, seguro. Por eso es que en esta cosa que yo podemos, con la ayuda de ustedes, para renovar y estas películas, sí, quedaría entonces, yo satisfecho para demostrar cuál es la tradición de este pueblo. Z przerwami badania prowadzę 2 lata. Natomiast przez cały czas nie byłem w Chenaló, część czasu spędziłem w San Cristóbal, w mieście, które kiedyś było stolicą stanu Chiapas, obecnie jest Tuxtla, i tam byłem przez jakieś 4-5 miesięcy, więc należałoby odjąć ten czas od tego czasu, który tutaj spędziłem. Myślę, że to jest rok, może 1,5 roku. To zamiast obserwacji była obserwacja ich, mnie. W sensie takim, że oswajali się z moim widokiem, wielokrotnie nazywali mnie gringo, dzieci uciekały do swoich domów, do swoich rodziców, tak? Więc chodziło o to bardziej, żeby pokazać siebie jako część Chenaló i nie być zbyt ekspansywnym, jeśli chodzi o wypytywanie, tak? Bo oni mają taką tendencję do myślenia, że ty jesteś tutaj tylko chwilę, że nie będziesz z nimi i nie wchodzisz w te relacje wymiany, które są tutaj bardzo ważne, o których ja wcześniej nie wiedziałem, tak? Że musisz, żeby być częścią tego świata, tak naprawdę jako osoba, która przyjeżdża tu zbierać pewnego rodzaju informacje, musisz dawać coś z siebie i są to rzeczy, nie wiem, czasami prezenty, czasami wiedza, czasami różnego rodzaju przedmioty. Coś się zawsze dzieje w wiosce, trzeba wyjść, zobaczyć, obejrzeć. Ktoś przyjdzie, nieoczekiwanie zapuka do bramy i też muszę być gotowy na rozmowę z nim. Weekendy, mamy do czynienia tutaj kilka weekendów, czy 15 weekendów mniej więcej, mamy do czynienia z fiestami, więc cały dzień jestem poza domem i chodzę za tradycjonalistami i tam oglądam, jak oni przeprowadzają rytuały, jak wygląda juramento. Ogólnie rzecz ujmując, nie ma takiego jednego modelowego dnia pracy. Wszystko się zmienia. W zależności od tego, jak się umówię z informatorami albo kogo spotkam na ulicy, czasami ten dzień potrafi się zmienić i
też to zależy od dnia poprzedniego, tak? Jak mam dużo informacji, które albo nie prowadziłem w tym dniu dziennika, to muszę te rzeczy, jeśli go nie zrobiłem tego dnia poprzedniego, muszę to spisać jeszcze raz i jakby zanotować najważniejsze rzeczy z tego dnia, który minął, więc to się zmienia. Trzeba robić transkrypcje, trzeba odsłuchiwać swoje wywiady, żeby robić z nich notatki i to jest dosyć żmudna praca. Każdy, kto to robił, wie, jak to wygląda mniej więcej, że trzeba po prostu być dosyć systematycznym, żeby też zbudować sobie jakąś historię na miejscu, żeby potem można było nawiązywać do dalszych części, do tego nie jesteśmy w stanie wszystkiego spamiętać, tak? Więc musimy robić sobie notatki, żeby potem ruszać z jakiegoś miejsca, do którego już doszliśmy i żeby iść naprzód, tak? Z naszymi wywiadami czy z naszymi informacjami, które otrzymujemy. Eso es interesante que yo no sabía que hay transporte directo para aquí, para los regidores. Sí, exactamente. Y entonces... Chciałbym wam pokazać, jak i gdzie mieszkam. Jesteśmy w miejscu zbudowanym przez jednego z metysów ze San Cristobal. Kiedyś tutaj był dom Indian, natomiast w tej chwili jest ośrodek, w którym się mogą zatrzymywać przyjezdni. Jak widzicie, mój pokój to numer 7. Zapraszam do ciebie. Bardzo zimno, człowiek umyje. A tutaj jest pani, która zajmuje się utrzymywaniem porządku na terenie tak zwanej La Cabanita. Nazywa się to miejsce La Cabanita. Jedne pregunty? Quiere? ¿Dónde está tu mamá? Y bueno, no sé, no sé, si está preguntando que por qué es la mamá. Teraz idziemy do kuchni. W Meksyku spożywa się w większości, jak widzicie, kukurydzę, jak widać kukurydzę i wykonuje się z niej placki, tortillas albo tamales, więc dla każdego wiele sposobów przygotowywania kukurydzy. Tutaj ona jest przygotowywana do tego, żeby zrobić z niej masę. Kukurydzianą, która potem będzie przygotowana do zrobienia placki. Zanim wyjdę, pracuję w pokoju, natomiast jak wracam, pracuję tutaj. Słuchając rzeki. Pero tú conoces, tú quieres decir que tú conoces trayectoria de todos ellos? Eso sí es interesante. ¿De dónde tú lo sabes? ¿Has platicado con otra? Sobre ellos. Pero otra persona que tú no lo puedes saber. Pedro Chinalo zajmuje się liderami. Jednym z takich przykładów liderów, których obecnie staram się badać, są regidores. Tutaj na zdjęciu na dole. Tutaj siedzimy wśród 9, nie ma wszystkich, regidores i od tego jest suplente i dos. Dwie osoby, które
które zajmują się sądzeniem spraw. To jest jakby najbardziej tradycyjna część władzy indiańskiej w San Pedro Chinalo. Ta część, którą się zajmują ci panowie, przedstawiciele władzy religijnej, związana jest z częścią religijną, tak? Oni mianują alferesy z kapitanem z poszczególnych pies. Tych gwiazd jest około 15 i są związane ze świętymi, które widzieliśmy w kościele. I tak naprawdę organizują życie religijne całej wspólnoty. Widzimy, że głównym problemem, jaki tutaj jest, jest brak wystarczająco dobrej edukacji, szczególnie na poziomie szkół podstawowych. Moim zadaniem, mam takie zadanie, chcę dowiedzieć w przyszłym roku, żeby sprowadzić tutaj jeden z projektów polskiej pomocy, który by wsparł zarówno edukację dorosłych, jak i edukację dzieci. To jest jeden z projektów, a drugi projekt, który chcemy zrobić, to jest odnowienie i uratowanie archiwum, chyba archiwum gminnego, które znajduje się w Casa de la Cultura. Blanco, nie mam gringo, ni ser meco, tak o nas mówią, tak, że jesteśmy łupkami, białymi. Kaślan pochodzi od słowa kurcza, którzy noszą tak głowę i poruszają się i chodzą zadowoleni z siebie i są bardzo chingo, są super, tak, tutaj uważają się za panów świata. Tak jesteśmy tutaj na początku traktowani. Teraz to trochę jest inaczej, bo generalnie nie pozwoliliby nam tutaj siedzieć. Nie mógłbym tutaj z wami siedzieć i rozmawiać wśród nich. Praca antropologa jest pracą dosyć enigmatyczną, tak? Oni mówią puro pasial, samo spacerowanie. Określają to mianem tego, że my jesteśmy trochę takimi turystami, którzy pytają trochę więcej, tak? I trudno jest im przeskoczyć ten element, który byśmy nazwali takim zainteresowaniem jakąś kulturą i dogłębnym badaniem. Dla nich to jest rozmowa i trudno jest sobie wyobrazić im, że można z tego zrobić naukę albo książkę, tak? Więc w tym sensie oni... Chodzi im głównie o to, że my według nich nie pracujemy. To nie jest praca. Bardzo często pytają się, więc skąd my mamy na to fundusze, tak? Skąd ci ludzie z Europy, którzy przyjeżdżają do San Cristobal, mają pieniądze. Więc dla nich koncepcja turystyki jako takiej jest też w ogóle niezrozumiała, tak? Oni myślą, że my mamy bardzo dużo pieniędzy, które możemy wydawać łatwo, znaczy, że w tym czasie zostawiamy naszą pracę i możemy podróżować, tak? I to jest jakby taki element, który mówi, że jesteśmy z innego świata dla nich. Nie musimy pracować, w tym momencie zostawiliśmy naszą pracę i możemy korzystać z życia. Innym problemem jest oczywiście płynność języka cocil, której nadal nie mam. I myślę, że brakuje mi co najmniej jakiegoś roku i nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał. Myślę, że tak naprawdę to jest coś, co dopiero przyjdzie tak naprawdę z czasem. Więc myślę, że język jest taką przeszkodą na pewno, żeby do końca partycypować. Tak? Poza tym, że kolejną taką perspektywą byłoby partycypacja. Tak? Tu jest bardzo ważny aspekt brania udziału i finansowania fiest. Sistema de cargos polega na tym, że ktoś bierze na siebie utrzymanie stanowiska i sfinansowanie fiesty. Więc to jest bardzo ważny element do tego, czy ty jesteś stąd, czy nie jesteś stąd. Musisz zapłacić im za fiestę, musisz zorganizować dla wioski fiestę, po to, żeby być uznawanym za człowieka stąd. Bueno. Dawaj. Sale na Martyn. Dawaj.
ta droga pozwala mi dzisiaj powiedzieć, że poza wieloma jakby różnicami, to tak naprawdę sedno jest dosyć zbliżone i podobne, tak? I są pewne rzeczy, które nam pozwalają odpowiedzieć na to, że tak naprawdę nie różni nas tyle, ile nam się wydaje na pierwszy rzut oka, tak? I ten aspekt egzotyki z tego pierwszej wyprawy powoli zaczął znikać. Nie tylko dlatego, że jestem tutaj tyle czasu i więcej rozumiem i widzę te, rozpoznaję jakby różnice, tylko widzę też, lepiej ich poznałem, tak? I widzę, że nie są tak różni, jak się to wydaje z perspektywy turyst, tak? Zupełnie inaczej odbieram teraz tę kulturę niż ten.